Aby dotrzeć tutaj, przejechałam przez pół Polski i oto jestem około 25 km od słynnego Giżycka, ale nie ma tutaj tłumów turystów, tylko prawdziwa oaza spokoju. Zapraszam, pokażę Wam to rewelacyjne miejsce. Miejsce nazywa się Pilwa 17. Teren jest ogromny i znajdują się na nim przyczepy kempingowe, które można wypożyczyć, a także miejsce na kampery i namioty, w których mogą zatrzymać się goście. To jest moja przyczepa. Zapraszam do środka, pokażę Wam, jak wygląda. Ok, jesteśmy w środku. Przyczepa jest z lat 70., dlatego jak widzicie, ma swój niepowtarzalny klimat. Tutaj mamy aneks kuchenny, jest lodóweczka, jest zlew, szafeczki, czajnik. Zaraz obok sypialnia, jest miejsce dla dwóch osób, okienka. Mam też tutaj bardzo dużą szafę na ubrania i różne rzeczy osobiste. Tutaj zostawiłam kosmetyki. Z tej strony ciuchy. A także stoliczek do pracy. Można tutaj również zjeść śniadanie, wypić kawę, posiedzieć. Tutaj mamy kuchnię, która jest ogólnodostępna dla gości. Są naczynia, wszystko co potrzeba. Są także dwie toalety. Oczywiście wszystko w stylu lat 70. A zobaczcie te włączniki do światła. Za mną stodoła. Ale nie jest to taka zwykła stodoła, jest w niej mega dużo atrakcji, jest mnóstwo sposobów, w jaki można tutaj spędzić czas, także już Wam pokazuję. Tutaj jak widzicie jest ping-pong, można sobie pograć. Są także rowery, są kanapy oczywiście, rzutnik, można sobie puścić wieczorem film. Regał z książkami, a z drugiej strony winyle. Zobaczcie to. Tutaj jest food truck, w którym są pyszne pierogi, naleśniki. Lokalne piwko, także naprawdę warto skosztować. Fajna sprawa jest taka, że jest tutaj opcja, aby wypożyczyć sobie kajaki albo sapa. Nigdy jeszcze na tym nie pływałam i dzisiaj zdecydowałam się spróbować. Właśnie wzięłam tutaj od Tomka sprzęt. Jest już zapakowany w samochodzie. Już Wam pokazuję. Tutaj jest cały sprzęt, jest sap, pod spodem pompka i lecę nad jeziorko. Kilkanaście metrów jest naprawdę płytko, dlatego jest to spoko miejsce, żeby tutaj sobie popływać na sapie, jeżeli chodzi o osoby początkujące, czy popróbować różnych innych sportów wodnych, bo jest naprawdę bezpiecznie.
dobry. Dzisiaj jest kolejny dzień moich podróży po Polsce. Przetransportowałam się 2 godziny z Mazur do Augustowa. Z pewnością każdy z Was słyszał tę piosenkę i nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest jej historia. Zapraszam na wycieczkę i za chwilkę Wam opowiem, bo wiąże się ona właśnie z Augustowem. Beata z piosenki była kelnerką w tej właśnie oto restauracji, która w lipcu tego roku obchodziła swoje 60-lecie. Na dzień dzisiejszy restauracja jest wielką atrakcją turystyczną. Można tutaj zjeść obiad, bo funkcjonuje do teraz. Przed restauracją na ławce jest postać słynnej Beaty. Można sobie z nią zrobić zdjęcie. Przyszłam właśnie przepłynąć się stateczkiem. Taki godzinny rejsik kosztuje 45 zł. Właśnie podpłynął. Taki fajny, mały stateczek, także super, zaraz pójdę tam na górę. Poopalam się trochę przy okazji. O, zobaczcie, jak to fajnie wygląda w środku. Wszystko oszklone. Jest łazieneczka. Tutaj są schody na górę, tarasik, można tutaj usiąść na ławce, można wejść na górę, ja idę na górę. Ale fajny taras. Super. Wróciłam już z rejsu, bardzo mi się podobało, jestem mega zadowolona, także teraz jeszcze mam sporo czasu, idę przejść się po mieście, zobaczymy, jakie tutaj jeszcze mają atrakcje, na pewno chciałabym odwiedzić molo, także idziemy dalej. Jestem już, moi drodzy, na molo w Augustowie. Pierwsze, największe molo w Polsce mamy oczywiście w Sopocie. No a to jest drugie. Tak jak widzicie, składa się z kilku części. Udało mi się jeszcze kupić słynną augustowską jagodziankę. Zaraz będę próbować, dam Wam relację. Jak próbuję. Przepyszna, bardzo dobra. Bardzo dużo jagód w środku, mega, mega pyszna. Jesteśmy już na rynku Zygmunta Augusta. Jak widzicie, jest on otoczony takimi starymi kamienicami. W jednej z nich, numer 28, nocował Napoleon Bonaparte. Zaraz odnajdziemy ten numer. Moi drodzy, tak wygląda właśnie najstarszy budynek w Augustowie. Pochodzi on z 1801 roku i zasłynął głównie z tego, że w roku 1812 nocował tutaj Napoleon Bonaparte. Tak jak wspominałam, ma on numer 28 i znajduje się na rynku Zygmunta Augusta. Na tym kończy się moja podróż, także jeśli Wam się podobało, to proszę o łapkę w górę, o subika. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!